Hej, cześć witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Legion, a to będzie następny odcinek z gry Diablo 3, kolejny poradnik, kolejny build, w którym dzisiaj zaprezentuję wam Amardina Crusadera pod patch 2.4.3, pod ten najnowszy patch, pod najnowszy sezon, w momencie kiedy to nagrywam, na sezon 9, 2.4.3, patch Crusader, pod build, pokażę wam, słuchajcie, konfigurację pod solo, i pokażę, i praktycznie identyczna konfiguracja jest pod pod grupę, ale z drobną jedną zmianą pasywki i gemów. Ale ogólnie build wygląda bardzo identycznie, jeżeli chodzi zarówno solo, jak i grupa. Także słuchajcie, zaczniemy. Kiedyś nagrywałem już też Hammerdina i słuchajcie, on był bardzo, bardzo podobny. Wiele tu się naprawdę nie różni, itemków używamy teoretycznie, praktycznie tych samych. Jedyna nowość, która wchodzi w ten build, jest to właśnie mieczyk, który dostał buffa i dlatego ten Hammerdin stał się dużo mocniejszy w tym patchu. No ale to do tego spokojnie dojdziemy. Postanowiłem omówić wam ten build, słuchajcie, od początku do końca cały, ponieważ kilka osób na przykład dopiero pierwszy raz widzi Hammerdina i chciałoby go od podstaw się nauczyć, więc postanowiłem sobie, że tak też właśnie zrobię, że od początku wszystko set. Legendy, mechanika, build i tak dalej. Dobra, bez zbędnego gadania zaczynamy. Set. Cały build ogólnie opiera się na secie światłości. Używamy oczywiście całego setu światłości. Nie mamy tutaj żadnego pierścienia królewskiej wspaniałości, dlatego musimy uzyskać wszystkie części. No i co mamy? Co nam daje ten set? Za każde użycie błogosławionego młota, które trafia przeciwnika, czas odnowienia spadającego miecza oraz wyzwania zostaje skrócony o 1 sekundę. Czyli już to się nasuwa nam pierwsza myśl, że musimy używać opadającego miecza oraz wyzwania. Jako, że każde użycie młotka zbija nam, słuchajcie, cooldown z tychże dwóch skilli. No i tak, następna rzecz, lądując po użyciu opadającego miecza przez 8 sekund otrzymujemy redukcję obrażeń 50%. Standardowa sprawa, skaczemy, 50% redukcji, tu nam się taki pasek odpala. Nie wiem, czy to nie jest do tego właśnie. Nie, to jest do, przez 8 sekund mamy redukcję. Tak, obrażeń o 50%. Następna rzecz jest to zwiększa obrażenia błogosławiony młot 1250% i opadający miecz o 500%. Standardowo. Młotek oraz opadający miecz zadają nam obrażenia zwiększone o tutaj o wymienione wartości. No i tak ogólnie działa set, opiera się właśnie na tych trzech skillach, resztę skilli dobieramy pod własne tak jakby predyspozycje, ale one już są tak jakby z góry narzucone, możemy ewentualnie bawić się kanonem, bo ponieważ prorok jest tutaj z wybrańcem Akara, to jest must have, jak zarówno żelazna skóra z błyskiem też jest must have. Ewentualnie zmienia nam się kanon, ale to dosłownie przejdziemy do tego za sekundę. Także tak, mamy. Czego ogólnie szukamy w tym secie? W głowie szukamy bonusu do młotków oraz szansy na trafienie krytyczne. Oczywiście musi być hełm antyczny. Na ramienniki. W naramiennikach szukamy tak, siły, witalności, odporności na wszystkie żywioły oraz skrócenie czasu odnowienia o 8%. Ogólnie w tym buildzie zależy nam na tym, żeby mieć jak najwięcej skrócenia czasu odnowienia. Oczywiście tutaj w naramiennikach nie mam, ale to musicie mi wybaczyć. Tutaj zamiast procentu życia muszą być oczywiście witalność. No i skrócenie czasu odnowienia o 8%. Klatka. Klatka jest akurat spoko, tylko zamiast oczywiście procentów życia tutaj zmniejszenie obrażeń o delit. Siła, witalność. W rękawicach musimy mieć siłę, te dwa krytyki, szanse oraz obrażenia. No i zamiast tej witalności tutaj przydałoby się jeszcze te 8% skrócenia czasu odnowienia. Bardzo, bardzo istotna sprawa. A następna rzecz jest to... Są to spodnie. Standardowe spodnie, bez żadnych jakichś tam udziwnień. Siła, witalność, odporność na wszystkie żywioły, dwa sokety. Te dwa sokety są zawsze, także ja już ich, słuchajcie, nie wymieniam. Odporności na wszystkie żywioły, to jest oczywiście bonus, który musimy mieć. I mam jeszcze buty. Buty tak samo. Zamiast oczywiście musi być 15% do młotka. I zamiast pancerza możemy ewentualnie wyrolować 12% do poruszania się. Wtedy będziemy mogli więcej paragonów rozdać w siłę. Bo tutaj dajemy sobie oczywiście do 25. Ja jako, że nie mam w butach poruszania się ani w innym, ani w pierścionku, to muszę dać 25%. No ale tutaj mam pancerz. Oczywiście zamiast pancerza albo poruszania się, albo odporności na wszystkie żywioły. Pancerz to jest taka, słuchajcie, ostateczność. Najsłabszy z tych wszystkich możliwych bonusów, jakie mogą być w butach. Ponieważ
Cruz i tak ma pełno tego pancerza z siły, także nie warto mu tego pancerza jeszcze pakować dodatkowo w itemkach. Dobra, następną rzeczą jest to set podróżnika standardowo, ponieważ kręcąc się stoimy w miejscu, rośnie nam damage, mamy 100% do obrażeń. Obietnica podróżnika, tutaj mam słabą tą obietnicę, ponieważ tutaj powinno być obrażenia od mocy świętej, tak jak tutaj mamy w karwaszach, obrażenia mocy świętej 20%, to tak samo tutaj w amulecie powinno być 20% od mocy świętej zamiast siły. No i oczywiście dwa krytyki z soketem. No i róża wiatrów. Róża wiatrów też powinna mieć, słuchajcie, skrócenie czasu odnowienia. Krytyk, krytyk, siła, soket. To jest taka, to są najlepsze bonusy akurat w tej róży wiatrów. Takie one powinny być. Chociaż ona jeszcze może być antyczna, tak? Może być antyczna i dodatkowo kaldezana można w nią wsadzić. Ale jeżeli chodzi o czysto, stricte o bonusy, siła, obrażenia od trafień krytycznych, szansa, skrócenie czasu odnowienia 8% oraz socket. Dalej, mamy karwasze, łapawice Gabriela. Są to karwasze, które dają nam zwrócenie kosztu ogólnie. Kiedy trafimy trzech lub mniej przeciwników młotkiem jednym, to zwraca nam się tam ileś procent kosztu tego młotka. Możemy 100% kosztu nawet móc zwrócić. Także od 75 do 100% kosztu gniewu młotka się zwraca. Także to są karwasze definitywnie pod bossa, ponieważ boss, jeżeli mamy single target bossa, to atakując go zwraca nam się praktycznie gniew, także możemy go atakować permanentnie tymi młotkami. No i tak, to są karwasze pod bossa i tutaj oczywiście szukamy obrażenia od mocy świętej 20%, siły, witalności, krytyka. No i antyczne muszą być, wiadomo. Mamy pasek, uświęcona uprząż. Jest to pasek, który daje to, że wyrok uzyskuje działanie runy osłabienie i zostanie wykonany w miejscu lądowania postaci po użyciu padającego miecza. Jako że czysto stricte wyroku nie używamy, wyrok używa nam się podczas użycia opadającego miecza. Używamy opadający miecz i tutaj widzicie, pojawia nam się wyrok. Co daje nam wyrok? Słuchajcie, zerknijmy sobie. Wyrok nam daje to, że tutaj mamy wyrok. Jest to skill, który wydaje wyrok na wszystkich wrogów w promieniu 20 metrów do wskazanego miejsca, unieruchamiając ich na 6 sekund. Czyli stun. Mamy, słuchajcie, stuna. I dodatkowo mamy runę osłabienie, czyli wrogowie znajdujący się na obszarze działania wyroku zadają obrażenia zmniejszone o 40%, czyli redukcja debuff damage'u moba o 40%. Bardzo, bardzo pasek przydatny, ponieważ 40% redukcji damage'u moba to jest bardzo dużo. Dodatkowo jeszcze mamy stuna na moby. Bardzo świetna sprawa. Dalej, następną rzeczą przejdziemy do rynsztunku. Czego używamy? Argument Joanny. To jest ogólnie korbacz, który zwiększa szybkość młota o 100%, czyli dwa razy szybciej atakujemy młotkiem. No i czego tutaj potrzebujemy? No przede wszystkim jak największych widełek tego korbacza. Potrzebujemy tu siły, procenta obrażeń. No i tutaj, słuchajcie, bardzo dobrym wyborem jest loch, ponieważ jeden młotek nam przywraca 22, prawie 23 tysiąca punktów życia, doliczając jeszcze te 8 tysięcy z paragonu, czyli mamy za jeden młotek zwrócenie życia o, słuchajcie, 30 tysięcy życia nam się zwraca. Za jeden młotek. Także bardzo, bardzo opłacalna sprawa. Tutaj właśnie polecam mieć locha. No i jakiś kaldesan. Wiadomo, tam gdzie możemy wsadzamy jak najwyższe kaldezany. Już to się tyczy każdego itemku, dlatego słuchajcie, ja to pomijam. Garda Joanny. Tarcza zwiększa obrażenia młota o 200. Tutaj możemy mieć do 250% wobec pierwszych trzech trafionych wrogów. Wbijamy się w grupkę mobów i pierwsi trzej przeciwnicy dostają zwiększone obrażenia tutaj o ponad 200%. Także ci pierwsi padają najszybciej. O, tak można byłoby rzec. No i jedność żywiołów oczywiście tutaj mamy. Oczywiście z cooldownem, dwoma krytykami. Każdy wie, na czym jedność żywiołów polega. Wzmacnia nam elemental damage tam po kolei. Zimno, ogień, moc święta, błyskawice, obrażenia fizyczne, trucizna. No i wiadomo, na mocy świętej nam damage rośnie w górę bardzo szybko. Diament w głowie, diamenty oczywiście wszędzie w ekwipunku. Jakich bonusów szukamy, słuchajcie, w tarczy? No przede wszystkim musimy mieć siłę, witalność
To są dwa bonusy must have. Fajnie, jakby były mu obrażenia do młotka jeszcze. I zamiast tego krytyka ewentualnie możecie mieć skrócenie czasu odnowienia, ale ja tutaj jednak postanowiłem sobie tego krytyka dać, ponieważ no, mimo wszystko ten damage zawsze jest większy, a mamy tutaj Zodiaka w kostce, także ten cooldown nam się, i tak się nam zbija bardzo szybko, byle dobrze jakbyście mieli, słuchajcie, redukcję odnowienia około 50%. Jak będzie około 50%, to już myślę, ten build będzie działał naprawdę świetnie. W ogóle po co ta skrócenie czasu odnowienia? Te skrócenie czasu odnowienia jest po to, żeby mieć jak najszybciej akarata i tylko to. Bo cała reszta skilli nam się zbija z setu. Także jak najszybciej akarata, żeby mieć z powrotem. Bo w akaracie jesteśmy, powiedzmy, bezpieczni, tak? Bo mamy drugie życie z runy prorok, więc jesteśmy tak jakby nietykalni. Dobra, przejdziemy do kostki. Co najważniejsze, mamy... O, oczywiście nie widać. Kurde, momento. Już się przesuwam. Tak, kostka. Mamy Zerwi Capture. Zerwi Capture jest to bardzo ważna rzecz, która dostała właśnie buffa w tym patchu 2.4.3. Każdy przeciwnik trafiony opadającym mieczem zwiększa obrażenia zadawane przez młotek o 60% na 10 sekund i dostał niestety kapa do 10 staków. Jak pierwszy raz ten bonus wszedł, to tych skapów nie było. Można było trafić tym opadającym mieczem 30 przeciwników na raz i było 30 razy 60% obrażeń. Multum, co prawda. Ograniczyli to do 10 razy, szkoda trochę, ale no wiadomo, chcieli to jakoś, wiadomo, zrównoważyć z innymi buildami. No i tak, no wiadomo, używamy miecza na przeciwnikach i tylu przeciwników, ile trafimy opadającym mieczem, tyle razy nam się zwiększy, tyle staków nabijemy, tutaj oczywiście do 10 max i każdy stak nam daje 60% do obrażeń do młota. Dalej, mamy spodnie magika, wrogowie odnoszą zwiększone o 400% obrażenia od twoich młotków przez 10 sekund po zastosowaniu na nich efektów oślepienia, unieruchomienia lub ogłuszenia. I w tym przypadku naszym unieruchomieniem jest opadający miecz. Ponieważ kiedy użyjemy miecza, z pasku mamy wyrok, a wyrok ma stuna. I dzięki czemu uruchamiają nam się te spodnie magika i mamy 400% więcej obrażeń na wszystkie moby, które unieruchomimy. No i wiadomo, Zodiak, żeby zbijać nam cooldowny ze wszystkich skilli. Zużywamy zasób na młotku, zbijają nam się cooldowny ze skilli. No i dobra, tak by była kostka, to było tak. Umiejętności. Oczywiście młotka używamy z nieprzebranym arsenałem. Czekajcie, tu już się mogę podnieść odrobinę. Dobra. Używamy młotka z nieprzebranym arsenałem. Kiedy trafimy przeciwnika, mamy 50% szans na to, że wokół niego się nowy młotek pojawi. Wybranie Zakarata z prorokiem. Standardowa runa 150% premii do pancerza oraz drugie życie. Tutaj żelazna skóra z błyskiem. Kiedy otrzymamy obrażenia, kiedy mamy aktywną żelazną skórę, zyskujemy 60% do szybkości, no movement speeda. I przez 5 sekund jesteśmy w stanie przebiegać przez przeciwników. Bardzo fajna umiejętność, podczas kiedy mamy cooldown na gniewie, kiedy mamy cooldown na opadającym mieczu, jesteśmy w stanie po prostu wybiec z przeciwników, kiedy dostaniemy obrażenia. Więc to bardzo runa ratuje tyłek, że tak powiem. Kanion sprawiedliwości z nieruchomnym obiektem. Tutaj postanowiłem wziąć ten kanon pod solo, ponieważ zwiększa bardzo, bardzo przeżywalność. Na wyższych liftach, uwierzcie, ta przeżywalność w tym buildzie jest bardzo konieczna, bo mamy tylko tak jakby tutaj redukcję obrażeń 50% z setu i wliczając bonusy defensywne. Dlatego tutaj mam kanon sprawiedliwości z nieruchomym obiektem. 7000 punktów pancerza przez 5 sekund. Kiedy gramy w grupie, używamy kanonu odwagi z krytyką. A kiedy gramy pod solo, kanon sprawiedliwości z nieruchomym obiektem. I to jest jedyna zmiana, jaka się różni w umiejętnościach pod solo grupę. Dalej używamy miękkie wyzwanie z miękkimi nogami, zmniejszenie movement speeda przeciwników oraz ich szybkości ataku. No i opadający miecz standardowo. Wiecie, na czym to polega. Skaczemy, zadajemy damage, kiedy opadamy. I tutaj jeszcze mamy coś takiego, że wzywasz w wybrane miejsce wirostrzy, które porywa przeciwników, zadając im tak, i obezwładniając ich na 5 sekund. Czyli to jest dodatkowy też bonus do spodni magika. Mamy, przeciwnicy wirują tak jakby przez pierwsze 5 sekund, więc też bardzo fajna sprawa. Pasywki. To są akurat pasywki ustawione na grupę. Takich pasywek używam na grupę Fervor, Świętej Sprawy, Obuchu oraz Splendoru. Pod solo nie używamy
obuchu używamy, słuchajcie, drugiego życia. Ponieważ czasem trafi się sytuacja, kiedy mamy silnych przeciwników, więc musimy mieć jakoś, musimy wyjść z opresji. Dlatego używamy tutaj niezniszczalności. A dlaczego na przykład święta sprawa, a nie obuch? Bo święta sprawa nam zwiększa damage broni o 10% i za każdym razem, kiedy zadajemy obrażenia od mocy świętej, leczymy się 1% życia. Także to jest dodatkowy loch. To jest lifesteal, przepraszam. Tutaj mamy lifesteala 1% życia za każde użycie, za każde, kiedy użyjemy młotka na przeciwniku. No, kiedy zaatakujemy młotkiem, to mamy 1% lifesteala, a tutaj mamy zwiększenie obrażeń po prostu od młota o 20%. To jest teoretycznie pod solo bardziej przydatne, ponieważ no, mimo wszystko ta przeżywalność na tym krusie jest bardzo istotna. Dlatego też powinniśmy mieć jakiś tam punkt podparcia, jeżeli chodzi o atak, dlatego ten lifesteal jest bardzo, bardzo istotny. Dobra, gemy legendarne. Zmora uwięzionych standardowo mamy stuny, mamy slowy wokół, więc zadajemy obrażenia zwiększone o 48% w moim przypadku. Ogólnie zwiększamy obrażenia, większy damage w mobów, z mobom wokół. Zmora znękanych wiadomo na bossa gem. No i tutaj Gogoka używamy, Gogok nam daje attack speed i unik, przeżywalność i większy damage. Attack speed jest też bardzo ważny. Templariusz, standardowy templariusz. Może to, jeżeli chodzi o templariusza, to słuchajcie, odsyłam do mojego filmiku, jak budować templariusza, także tam sobie go możecie obejrzeć. Dobra, to było tyle, jeżeli chodzi o build. Gram na, słuchajcie, na full paragonie. Gram na full paragonie, może odpalę gear 80 i sobie sami przekalkulujecie na własny paragon, jak to było u was by wyglądało, powiedzmy na 70 czy na 75. Jeżeli na przykład pójdzie mi ta 80 mega super dobrze, to będziecie na przykład wiedzieli, że dacie sobie radę na 80 przy też swoim paragonie, powiedzmy w takim połowę czasie tego co ja. No nie wiem, no to też zależy. Ja gram tutaj, słuchajcie, na pełnym paragonie, żeby wam full potencjał tego buildu pokazać. Jeżeli na przykład ktoś gra na przykład też na niesezonie i ma 1700 paragon, 2000, też chciałbym mieć takie odniesienie. Dlatego postanowiłem, że będę grał jednak na full paragonie. Odpalimy sobie giera pokazowego 80. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Bardzo mechanika, gameplay buildu. Odpalam Akarata. Od razu używamy, pamiętajcie, o, to jest jednak na hita, także zrobiłem mały błąd, ponieważ odpaliłem za niski gear, no ale sobie chociaż zobaczycie, jak to wszystko wygląda tutaj. O, gniew, pamiętajcie o gniewie, mamy, słuchaj, to, o, i o skoku, dużo rzeczy trzeba pamiętać, żeby na tym biedzie używać, cały czas wyzwania, bo to nam generuje gniew. I oczywiście musimy używać opadającego miecza, bo to jest jednak 50% redukcji obrażeń oraz stun na moby. Dlatego więcej obrażeń też zadajemy. No i śmigamy dalej. Bardzo lifcik słaby swoją drogą, bardzo małe zagęszczenie jak widać. Mimo że zadaje ten damage akurat mobom pełnej jakby formie, czy w pełnej wartości. O, elitka schodzi bardzo ładnie. Zodiak nam ładnie tutaj zbija cooldown ze skilli. Też to jest bardzo istotna sprawa. Mamy jeszcze redukcję obrażeń ze skóry. Zapomniałem wam powiedzieć, że tutaj jeszcze mamy 50% redukcji obrażeń ze skóry. Też bardzo ważna rzecz. Dzięki czemu, jeżeli mamy większy cooldown, tym szybciej tą skórę używamy. Dzięki czemu no, mamy cały czas zmniejszone obrażenia, ale chciałbym jednak trafić na lift, gdzie będzie więcej moba, bo mimo wszystko tu jest ich troszeczkę mało. Dobra, no jak widzimy, jakoś to słuchajcie idzie, no może wreszcie coś się pokaże rozsądniejszego, bo damage akurat tutaj, jeżeli chodzi o 80, to jest naprawdę przy 1000 paragonie będziecie miotać przeciwnikami na prawo i lewo. Oczywiście tu już mi się zdążyła pasywka odpalić. No i lecimy dalej. O, to jest akurat bardzo fajna mapa, ponieważ ona jest no, dość szeroka, można by było powiedzieć, i jest duże zagęszczenie na tej mapie. O, jeszcze odpalimy sobie moc i śmigamy.
Słuchajcie, w ogóle muszę powiedzieć, że na 64-bitowej wersji zaczęło Diablo chodzić bardzo płynnie. Mam stałe, naprawdę stałe 60 klatek. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z tego patcha, który wszedł chyba wczoraj, od momentu kiedy ja nagrywam. Także jest naprawdę potencjał. Możecie, słuchajcie, spokojnie odpalać 64-bitową wersję. Jeżeli wejdzie nam moc święta, to elitki schodzą na strzała na 80 przy tym paragonie. Także jest naprawdę potencjał. Widzicie, gniew nam się zwraca, bo trafiliśmy mniej niż trzech przeciwników. I śmigamy. Pamiętajcie właśnie o tym proroku, żeby tutaj nie paść, żeby mieć cały czas tą redukcję. No i wiadomo, jeszcze prorok nam zwiększa obrażenia swoją drogą, także ogólnie wybrańca karata, 35% obrażeń więcej. Też bardzo istotna sprawa, więc trzeba o tym pamiętać. No i sami sobie musicie ocenić, sami sobie musicie wykalkulować, jak na waszym paragonie, jak na waszym sprzęcie ten build się będzie sprawował. On ma ogólnie potencjał 80-ki, śmiga naprawdę szybko i myślę, że pod ciernie ma duży potencjał. Duży potencjał, jeżeli chodzi w porównaniu z buildami od ciernie, z tornami, także myślę, że ten build będzie dominował pod solo, więc możecie go śmiało składać. Jest, no nie wiem, no jest dość trudny ten build, moim zdaniem, może niektórzy powiedzą, że banalny jest, tak? Dla mnie nie jest ten build buildem łatwym do ogarnięcia, bo trzeba naprawdę wiele czynników brać pod uwagę. Trzeba pamiętać o skoku, o redukcji obrażeń, o akaracie, o wszystkich skillach. No ogólnie spamujemy tymi skillami, tak jak widzicie. No, ja tutaj latam po przeciwnikach, latam, żeby tylko je zabijać, ale ogólnie spamujemy skille, tak? Mamy manę, znaczy mamy gniew, to używamy tych skilli praktycznie cały czas. O, jeszcze mam, jak podtrzymanie jest, to zobaczcie, co się będzie działo. Możemy cały czas skillami spamować, o, i cały czas używać skoku. No może nie cały czas tak do końca, ale bardzo często. Bo ten jednak mimo wszystko te podtrzymanie nie daje nam perma skoku. O, trafiły się ładne mopki. Może wreszcie się jakieś fajne zagęszczenie pojawi. To wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Opa. Jesteśmy praktycznie na podtrzymaniu nieśmiertelni, bo mamy cały czas akarata. Cały czas drugie życie, także podtrzymanie jest to bardzo, bardzo dobry survive pylon dla tego buildu. Ogólnie dla krzyżowca, bo dla karata. Ponieważ mamy cały czas drugie życie i dzięki temu przeciwnicy nie są w stanie nas w ogóle zabić. I ten skok nam daje też duży, też bardzo dobry movement na mapie. Możemy się przemieszać z elity na elitę, możemy uciekać z laserów, możemy uciekać z różnego typu właśnie ogni. No i dzięki temu daje nam bardzo dobrą też przeżywalność. Także tak, no oceniając ten build, słuchajcie, tak dla mnie są bardzo dobry. Świetny build, przyjemny do grania, nie jest za łatwy, ale naprawdę daje się nim radę świetnie pograć. Bardzo dobrze się pozycjonuje na mapie, w grupie tak samo, zadaje bardzo duży damage. Speedy 90 to można latać tym buildem naprawdę bardzo, bardzo szybko. Pod solo będzie, myślę, latał grube setki. Na wysokim paragonie przy Dreamie. I jeszcze zobaczymy bossa. Także polecam go składać. No i mamy bossa. Jak widzimy, gniew się w ogóle nie marnuje. Mamy cały czas perma. Pełną wartość. A o karacie trzeba pamiętać. O skakaniu, żeby te 50% redukcji obrażeń było. Jak się nastakuje streaken, to jesteśmy naprawdę w stanie tego bossa zbić bardzo, bardzo szybko. I zobaczcie, jak on schodzi. Naprawdę, bardzo fajnie. No, on będzie skakał, także troszeczkę wolniej nam on zejdzie, ale taki czysty single target, który stoi w miejscu, jest do zbicia naprawdę bardzo szybko. Przeżywalność buildu też jest świetna, na wyższych riftach też naprawdę da radę ustać. Więc naprawdę, do gry jest idealny. Polecam, naprawdę polecam go składać.
Jak widzieliście, 80 poszła naprawdę bardzo szybko, więc na waszym, nie wiem, powiedzmy mniejszym paragonie te 80 też naprawdę powinny pójść bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. No i dobra. Będziemy kończyć pomalutku to nagranie. Ja wam pięknie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Ocencie tego krusa, jak wam się podoba. Ocencie, czy będzie, znaczy napiszcie w komentarzu, czy będziecie go składać. Ja wam pięknie raz dziękuję. Rzućcie lajka, rzućcie komentarz. I widzimy się w następnym odcinku z gry Diablo 3. Dzięki piękne, serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na moją grupę na Facebooku, Piekielny Legion, na mojego fanpage'a. No i zapraszam na streamy. Także piękne dzięki jeszcze raz. Ocencie, skomentujcie. Jeżeli podobają wam się moje materiały, rzućcie subkiem. Także cóż, tyle. Piąteczka dla wszystkich. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.